Złoty 50. I kto to znalazł? Mama. To znalazł? Mama. A czym? Krawatem. Jak poszukiwania i wrażenia na dworze? Witam. No bardzo dobrze. Powiem Ci szczerze, że fajnie się chodzi, fajnie wykrywać, działa nowy nabytek, super, także jestem zadowolony. Monetki wyskakują, trochę złota. O, a ja trafiłem jakąś spinkę, myślałem, że to już jest złoto. O, z motylkiem, aż mi się ciepło zrobiło, ale nie, to chyba jest złoto, nie wiem, nie wiem. Zobaczcie, jak myślicie, to złoto czy nie? A i co mamy? Kapselek. Ile uzbierałaś rzeczy? Dużo, tak? No. Co masz, pokaż nam. To. A to chyba na oko znalazłaś, co? Nie, to muszelka. A to kapselek. I to kapselek. I muszelki, i pieniążek. A muszelki jak znalazłaś? Normalnie. Na plaży w Gminie Morskiej spotkałem Mariusza, który użytkuje Oerixa z cewką eliptyczną. Jak, powiedz, sprawuje się ten detektor na plaży nadmorskiej? Witam, cześć. Powiem tak, na razie nie narzekam, miałem już kilka wykrywaczy. Chodziłem też oczywiście z Deusem. Dlaczego przyszedłem na Oerixa? Dlatego, że wydaje mu się prostszy, tak? Łatwiejszy w obsłudze, szybciej mogę go włączyć. Nie potrzeba mi tylu funkcji, ile na przykład dawał mi Deus. W zupełności tak samo wystarczy mi to gdzieś na polu, jeżeli chodzę i poszukuję. A jeżeli chodzi tu o plażę, na razie wyśmienicie. Dzisiaj troszeczkę znalazłem bilonów, padł też pierścionek. Co prawda nie złoty, ale cieszyło oko. Prostota, przede wszystkim prostota, jeżeli chodzi o cewkę OLX, bo też bazowałem z cewką X3511. Ta mała cewka naprawdę bardzo daje radę, bardzo drobinki. Szczególnie nawet tutaj, jeżeli chodzimy po tym piachu, kawałki jakieś, powiedzmy, nie wiem, szprychy czy czegoś, takie drobinki potrafi wyłuskać. Folię aluminiową, dosłownie takie malutkie pozostałości, nawet po jakichś tam papieroskach czy po czymś, że czasami no, nie idzie nawet tego przez sito znaleźć, nie? Trzeba to szukać ręką i fajnie to sprawuje się. Ja jestem bardzo zadowolony. Dużo osób podchodzi negatywnie, może mówią, że to jest jakiś tak zwany kastrat. Czy okrojony Deus? Oczywiście tak, dużo funkcji nie ma, ale te funkcje chyba takie najbardziej, które są czasami dla mnie, były, powiedzmy, zbędne, tak? To jest prostota, włącz, ustaw i pracuj. Ja jestem z niego mega zadowolony. Centów zagraniczny. Widać obcokrajowców pełno u nas. Kto to znalazł? Mama i ja. Mama i ty? A czym? A w swojej karierze detektorystycznej, tak to określę, jakie używałeś wykrywacze metali? Zaczynałem od Fischera F2, później miałem Lutusa, później Technetixa Classic, Technetixa LTD, Fischera F75 LTD, no i teraz Deus, no i teraz Nocta Macro. No to masz już duże doświadczenie, tyle wykrywaczy, wiesz, przerzuciłeś, każdy pracuje inaczej, na innych częstotliwościach, ma inne parametry ustawienia, także te doświadczenia na pewno Ci się przydadzą przy poszukiwaniach na plaży, chociaż tutaj no, wydawałoby się, że nie trzeba tego doświadczenia mieć, natomiast no, jest one potrzebne. No oczywiście, każdy detektor też inaczej się zachowuje w różnych glebach. No tutaj mamy bardzo dużą mineralizację i nie wszystkie wykrywacze
no, pracują poprawnie, strasznie się wzbudzają, zwłaszcza przy linii brzegowej. No akurat tutaj Nokra Makro bardzo ładnie się zachowuje i jest godna polecenia. Jak wrażenia z poszukiwań? Ile udało Ci się znaleźć kasiory? O, troszkę. To jest z moich dzisiejszych poszukiwań. No trochę jest, także co? Trzeba szukać dalej. Szukamy dalej? A powiedz mi, czy sam ORX wzbudza się przy lustrze morza, czy... Nie znalazłem, znaczy nie odczuwałem tego. Chodziłem też po wodzie tutaj słonej, oczywiście wiadomo, że trochę dbam o tą cewkę, bo podobno tyle słyszałem, ale nie wiem ile w tym prawdy jest, że może powiedzmy gdzieś tam dojść do zwarcia, tak? Ale ile? Bardziej się wyczytałem na jakichś tam forach, więc ja na przykład owijałem sobie to izolacją i potem przecierałem. Jeżeli chodzi tutaj o głębokość, jak wchodziłem do morza, no to wiadomo, maksymalnie do 30 cm potem jest potrzebna antena. I wtedy warto zaopatrzyć się w antenę. No, nie wziąłem, tak? Na wyjazd tą antenkę montuje się przy miejscu, antenkę gdzie... montuje się tutaj. Tu jest nadawcza. Tak, tu jest do ładowania. Nadawcza cewka jest bezprzewodowo połączona, tak. I trzeba ten sygnał, który zanurza się pod lustrem wody i tracimy połączenie z panelem, wyposażyć właśnie w tą antenkę, wyprowadzić ją do góry, do tego miejsca. Panel wkładamy do kieszeni, czy gdzieś zabezpieczamy w... Też specjalne etui, które jest dedykowane przez ich Xpedeusa. Tak. No coś możemy samemu wymyślić. Natomiast o to chodzi generalnie, żeby ta antena przekazywała sygnał, który musi wyjść spod lustra wody. Znaczy tak, jeżeli byśmy chcieli szukać w wodzie, to najlepiej się w to zaopatrzyć. Na początku też taką metodą chałupniczą próbowałem, ale niestety przeszedłem w oryginalne rzeczy. A to dlatego, że są bardziej pomocne i bezpieczne, jeżeli chodzi o ten futerał czy o antenę. Wiadomo, że są też takie sposoby domowe, że można sobie zrobić tą antenę, ale jest różnica i to jest różnica kolosalna. Odczuwa się to na głębokości powyżej jednego, tak do 1,5 metra. Czyli nie kombinujemy, nie? Wszystko nie ma sensu, bo ten sygnał i tak zaczyna zanikać. Nie wiem, no niby to jest taki sam jakby rodzaj przewodu, ale coś w tej antenie oryginalnej jest o tyle dobrego, że nie miałem z tym problemu. I wolałem po prostu wydać te parę złotych, przejść na oryginał. I teraz powiedzmy tego nie mam, tak? A druga sprawa, no wiadomo, ten futerał, który jest też dedykowany, jest o tyle dobry, że jest naprawdę wodoszczelny, jest dość miękki. Można go zawiesić sobie na szyi i wiemy, że po prostu gdzieś nam ten panel nie odpłynie. No. Nie próbowałem jeszcze tak głęboko wchodzić w słonej wodzie, jeżeli chodzi o jeziora, próbowałem i jestem też dosyć zadowolony. Co będzie dalej, na razie testuję, tak? Mam go już około 3 miesięcy, jak na razie. Nie mam jakichś tam zastrzeżeń do niego. Dzięki za opinię. Dzięki bardzo. To co? Lecimy w teren dalej. Tak jest, szukam. Pozdrawiam. Jak Ci idzie? Znalazłam. Bransoletkę. Zrywka i? Bransoletka. Bransoletka. Ale to dziecięca, nie? Tak. Nic nieznaczące raczej. O, to. I 2 złote. 2 złote. Dzisiaj na poszukiwaniach towarzyszy mi Nokta Makro Gold Finder 2000. Spędziłem już kilka godzin z wykrywaczem Nokta Makro Gold Finder 2000 i mogę wstępnie wyrazić swoją opinię na temat wykrywacza. Jeżeli chodzi o monety, to większość monet widzi pewnie, natomiast te z zawartością czy z domieszką żelaza sygnał jest łamany. Zrywki aluminiowe pewne. Jest dobrym wykrywaczem na złoto, widzi najmniejsze drobinki. Na poprzednich filmikach
pokazałem Wam, co znalazł Goldfinder. Jest natomiast jeden minus. No, zbliżając się do tafli wody, on popiarduje sobie, wzbudza nam się. Natomiast jeszcze kilka słów o folii aluminiowej. Widzi je bardzo dobrze. Dla większości może to być atut, dla niektórych z Was może to być wada. Dla mnie to jest atut, dlatego że wyciągałem mikro kawałki folii aluminiowej. A muszę przypomnieć, że ten wykrywacz jest stworzony do szukania złota. Według mnie spełnia on moje oczekiwania i jest dobrym wykrywaczem właśnie do szukania złota i monet. Sprawa kapsli ma się w ten sposób, że Goldfinder części kapsli nie widzi w ogóle. Część kapsli łamie sygnałem, ni to kolor, ni to żelazo. Natomiast jest kilka odmian, które widzi jako kolor taki do kopania. Niepewny, ale do kopania. Także tutaj w związku z tym, że ten wykrywacz jest w pełni zautomatyzowany, nie można wprowadzić jakichś swoich nastaw. Trzeba po prostu kopać wszystko, bo pod każdym sygnałem może kryć się jakiś złoty przedmiot. Pieniążki zbieramy. Tak. A śmieci? Śmieci nie zbieramy. A co robisz ze śmiecią? Śmieć my wyrzuca się do kosza. No ale niektórzy tego nie wiedzą, prawda? Ale tam jest kosz. Tam jest kosz. A wszyscy nie wiedzą. Nie wiedzą o tym.